Witam serdecznie, nazywam się Tuszkiewicz Marcin, jestem współzałożycielem Investio, portalu świata przyjaznego inwestycjom. Prowadzę tam darmowe szkolenia, darmowe webinaria na temat bieżącej sytuacji rynkowej, a także edukacyjne, pozwalające na zwiększenie wiedzy z tematyki inwestowania. Aktualny film, który oglądasz, będzie bieżącą sytuacją rynkową, ciekawymi setupami na nadchodzący tydzień. Więc serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu w całości. W pierwszej kolejności skupimy się na polskim złotym, ze względu na fakt, że wielu inwestorów interesuje właśnie sytuacja na polskiej parze walutowej powiązanej z innymi. Jesteśmy w ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o rynek dolar do polskiego złotego. Na niższym interwale czasowym, na wykresie dziennym, można zaobserwować potencjalną tworzącą się głowę z ramionami. W tym przypadku linia szyi, to jest ta czerwona linia w tym miejscu. I aktualnie zbliżamy się do jej testu. Jest to moment, w którym inwestorzy decydują, czy realizują właśnie scenariusz prowzrostowy, czy jednak linia trendu, w tym przypadku linia szyi, zostaje zachowana i podążamy dalej w dół. Wracając na wykres tygodniowy, kolejny tydzień był prowzrostowy, więc na razie, znaczy kolejny tydzień był wzrostowy, więc na razie czekamy na rozwinięcie sytuacji. Natomiast podejrzewam, że właśnie w tym tygodniu to rozstrzygnięcie będzie miało miejsce. Jeżeli rynek pokona tą linię, to powinien dążyć do poziomu około 3,53 za dolara. Natomiast kiedy linia zostanie niepokonana, zostanie zachowana, jednocześnie powinniśmy spodziewać się dotarcia do tej czerwonej linii trendu. Ja ją zmienię na kolor niebieski. I po jej przebiciu dążyć dalej do niższych poziomów cenowych. Podejrzewam, że ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny i ostatecznie dotarcie do poziomu 2,95 za dolara jest bardzo prawdopodobne. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na rynek polskiego złotego do euro, to aktualnie cały czas znajdujemy się w konsolidacji. Ja ją zaznaczę prostokątem czerwonym. Tak? Od dłuższego czasu jesteśmy w takiej konsolidacji. Rynek nie wie, czy chce pójść do góry, czy też nie. Polski złoty jest skorelowany z euro do dolarem, o którym będę mówił za chwilkę. Pozwolę sobie pokazać dokładnie, jak ta korelacja wygląda. W Investo jest narzędzie do mierzenia korelacji między dwoma wybranymi instrumentami. Narzędzie to jest oczywiście darmowe. Po jego uruchomieniu mamy do wyboru dwa instrumenty. Interesuje nas korelacja między rynkiem USD-PLN a EURUSD. I tutaj, jak widać, korelacja jest ujemna i wynosi minus 84%. Jest to bardzo wysoka ujemna korelacja, więc jeżeli euro do dolara rośnie, to automatycznie USD-PLN spada. Więc warto obserwować te dwa rynki między sobą, aby wyciągać ewentualne wnioski na temat przyszłej sytuacji. Jeżeli spojrzymy sobie na rynek USD-PLN, to aktualnie jest w trendzie, znaczy atakuje szczyty i jednocześnie euro-USD atakuje swoje minima. I co ważne, teraz właśnie chciałbym przejść do tego rynku euro-USD. I jesteśmy aktualnie na wsparciach. Właśnie to jest ciekawe połączenie tych dwóch instrumentów, bo tutaj tworzy się głowa z ramionami, a tam tworzy się odwrócona głowa z ramionami, jeżeli chodzi o wykres dzienny. I jesteśmy w obydwu przypadkach na linii szyi. W obu przypadkach należy poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie, czy rynek pokonuje tą linię szyi, czy też nie. Jeżeli tak się zdarzy, to potencjalnym zasięgiem na euro do dolara jest odległość między linią szyi, czyli aktualnym poziomem wsparcia, a głową, tak? Czyli tym miejscem szczytem. I w tym przypadku na wykresie euro USD jest to poziom docelowy po realizacji tej głowy z ramionami na poziomie 1,18, czyli 1000 pipsów w dół. Na wykresie tygodniowym będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Tak? Czyli dotarcie do poprzednich minimów.
Jest to zgodne z generalnym trendem, jaki panuje na euro do dolara, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że kolejne szczyty na wykresie tygodniowym są coraz to niżej, a w związku z tym należy ten trend respektować. No i w tym przypadku można spodziewać się dotarcia aż tak nisko. I jednocześnie, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, to na rynku dolar do polskiego złotego dotarlibyśmy do poziomu 3,53. Natomiast alternatywny scenariusz tego zachowania jest oczywiście zachowanie linii szyi i jednocześnie wyjście na wyższe poziomy cenowe, to jest po zachowaniu tego poziomu, tu już są sygnały na kup, no ale to jest wsparcie, więc one się musiały pojawić. Jeżeli ten sygnał zostanie zachowany, to pierwszy możliwy scenariusz to jest pozostanie w trendzie bocznym, czyli zachowanie tego zielonego poziomu jako poziomu wsparcia, natomiast czerwonego grubszego poziomu jako poziomu oporu i ewentualnie próba wyjścia na wyższe poziomy cenowe, no ale to już nie będzie w tym tygodniu, tylko ewentualnie w kolejnym. W tym tygodniu decydujemy, czy wybijamy linię szyi i ponurzamy w dół, czy zachowujemy ją i pozostajemy powyżej poziomu 1,28. I podobna sytuacja będzie miała oczywiście na dolar do polskiego złotego. Jeżeli na rynku euro-USD zachowamy linię szyi, to tak samo na dolar do polskiego złotego i tam będziemy podążali w dół. Będzie się realizował ten drugi scenariusz, czyli dotarcie do poziomu 2,94. Jeżeli chodzi o WIG20, jest w ciekawym miejscu. Tutaj mamy do czynienia na wykresie tygodniowym. 4 tygodnie temu została zachowana linia trendu. Rynek w zeszłym tygodniu wykazał się dosyć dużą siłą i jest prawdopodobnie szansa na to, aby dojść do tej linii trendu, tego ograniczenia kanału cenowego, czyli do poziomu około minimum do poziomu 2625. Natomiast ja spodziewam się dotarcia do poprzednich szczytów na poziomie 2900. Jest to potencjalny ruch, który ja tutaj widzę, zwłaszcza, że rynek polski jest uwarunkowany tym, co się dzieje, czyli rynek WIG20 zachowuje się podobnie, jak się zachowują giełdy, natomiast z pewnym opóźnieniem. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres rozwiniętych giełd świata, czyli na początku Dow Jones, wykres tygodniowy wykresu Dow Jones, widać, że tutaj rynek bardzo silnie podąża swoim trendem wzrostowym. Ta czerwona kreska pozioma to jest poziom poprzedniego szczytu historycznego, czyli poziom około 14 260. I aktualnie rynek, i to jest zmierzony cały zakres tego ruchu w dół, który miał później miejsce, czyli cały okres 2008-2009 roku. Natomiast tutaj jesteśmy na poziomie już oporów na poziomie 113,6, jeżeli chodzi o mierzenia Fibonacciego. To są pierwsze potencjalne poziomy oporu, jeżeli chodzi o właśnie ten współczynnik zniesienia zewnętrzne, więc jest już szansa na to, żeby tutaj rynek zaczął korygować. Moja interpretacja rynku jest taka, że w zeszłym tygodniu były podawane na początku tygodnia dobre dane dla Stanów Zjednoczonych, stąd też umocnienie się dolara. Natomiast końcówka tygodnia to już są złe wieści z tego kraju. I uważam, że będą uwzględnione one ceny w tym tygodniu wraz z oczekiwaniami co do przyszłych danych. Bardzo ciekawym rynkiem jest rynek jena, o którym za chwilę. Natomiast osobiście uważam, że tutaj czas na to, aby WIG20 zaczął gonić rynki wschodzące, właśnie tego typu jak Dow Jones, ponieważ tamten kapitał, ten rynek rośnie już bardzo długo, a w związku z tym inwestorzy niekoniecznie chcą tam pakować już pieniądze dalej. Wolą szukać bardziej lukratywnych wzrostów, ponieważ tutaj te wzrosty już będą moim zdaniem wolniejsze ze względu na fakt, że jesteśmy po prostu wysoko i do momentu, kiedy nie pojawi się większa korekta, pieniądz nie będzie tam napływał w takim samym stopniu. Będą szukane alternatywne rozwiązania. Już teraz widać na rynku chociażby długu sprzedaż obligacji państw słabo rozwiniętych na dużo wyższym poziomie, więc już ta asertywność do długu już, czy przepraszam, asertywność do ryzyka już spada, tak? Już tutaj coraz więcej instytucji szuka wyższych stóp zwrotu, więc rynek zagraniczny, rynek wschodzący się już otwiera dla takich inwestorów. W związku z tym uważam, że WIG20 będzie gonił Dow Jonesa, pomimo tego, że tutaj być może stanie się trend boczny, zwłaszcza jeżeli popatrzymy sobie jeszcze na rynek niemiecki, indeks DAX, największych spółek
giełdowych w Niemczech, również wykres tygodniowy. To jest niepotrzebne. Tak? Widać, że znowu ta czerwona kreska to jest poziom poprzednich historycznych szczytów, które zostały pokonane. Więc tutaj też rynek jest w bardzo silnym trendzie wzrostowym, a w związku z tym WIG20 powinien za tym rynkiem dążyć, bo przeważnie rynki wschodzące są opóźnione względem rynków rozwiniętych około pół roku. Więc tutaj czas po prostu podążać za tymi giełdami. Natomiast jeżeli chodzi o same giełdy zachodnie, uważam, że powinniśmy się bardziej spodziewać jakiejś konsolidacji i później pokonywania kolejnych poziomów maksimum. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na rynek jena. Jeżeli zwrócimy uwagę na rynek dolar do jena, widać, że dotarliśmy, to są poziomy wsparcia oporów, które wyznaczyłem. Jeden z newralgicznych poziomów, który tutaj na moim wykresie widnieje, to jest poziom 103 jenów, 103,12 jenów za dolara. Do tego poziomu dotarliśmy. Proszę zwrócić uwagę, jak długo rynek rośnie. To jest bardzo silny trend wzrostowy i jest tutaj oczywiście szansa na to, żeby on był kontynuowany, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że tak długi trend wzrostowy zawsze słabnie, prawda? Najpierw słabnie, dopiero później się odwraca. W tym przypadku tutaj już czas na to, żeby on po prostu zaczął się osłabiać. Jeżeli wyznaczymy sobie poziom Fibonacciego właśnie z tego miejsca, to ten poziom 103 dolarów to jest poziom 38,2 Fibonacciego, czyli pierwszy poziom bardzo istotny, jeżeli chodzi o mierzenia Fibonacciego z tego całego tutaj spadku. Jednocześnie poprzednie minima, czyli poziomy wsparcia oporów są na tym poziomie. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres intraday, czyli na wykres 4-godzinowy, widać bardzo silny jeszcze ruch do góry, tak? Ale moim scenariuszem jest taki, że rynek ostatecznie otwiera się z luką do góry i to będzie luka wyprzedania, która mniej więcej będzie wyglądała podobnie jak tutaj. Czyli rynek otwiera się z luką w niedzielę, zatrzymuje się i ostatecznie spada. Oczywiście to jest pewne przewidywanie przyszłości, więc należy mieć to na uwadze, natomiast że jest to obarczone ryzykiem. Natomiast tak ja widzę ten rynek, że tutaj czas po prostu na to, żeby rynek zaczął robić głębsze korekty i zejść ostatecznie w dół. Podobnie sprawa wygląda na euro-jenie, gdzie też jesteśmy na poziomie 50% całości historycznych spadków. Jest to poziom newralgiczny, którego się nie pokonuje rynek przeważnie się tam zatrzymuje, przeważnie ma problemy z pokonaniem tego poziomu, więc należy to uwzględnić w swoim. Ja osobiście będę szukał sprzedaży na euro do jena, dolar do jena oraz innych parach walutowych związanych z jenem. Tutaj newralgicznym punktem jest przecięcie się tych dwóch kresek, czyli 1,3309 oraz linii ograniczenia kanału cenowego, górnego ograniczenia kanału cenowego. Jest rynek właśnie w podobnym miejscu, więc prawdopodobnie też będzie próba zaatakowania tego poziomu i ostatecznie zejście w dół. Dziękuję serdecznie za uwagę, natomiast zapraszam na spotkanie dzisiaj o godzinie 22 w niedzielę. Zawsze w Investio o 22 przed otwarciem rynków analizuję wszystkie instrumenty, które są ważne, najważniejsze pary walutowe, najważniejsze instrumenty czy kontrakty terminowe na indeksy oraz surowce i budujemy scenariusze, co może cena zrobić w nadchodzącym tygodniu i na co zwrócić uwagę w swoich inwestycjach.